Dzień dobry, autoholicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj taki odcinek jałowych obrotów jest pokłosiem tego, co się ostatnio zdarzyło Hołkowi, czyli już drugi raz przez stróżów prawa został nagrany wideorejestratorem. Znasz temat? Nie wiedziałem, że drugi. Coś tak, słyszałem. Drugi raz i zabrali mu prawo jazdy, mimo że on się absolutnie z tym nie zgadza i tak dalej. Do czego zmierzam? Od razu zacznę z grubej rury. Pomiar auta z wideorejestratorem w zdecydowanej większości jest gówno wart. Tak? Mogę to powiedzieć wprost. To jest pomiar, Brian, na oko. Rozumiesz? No to wiem, to tam trochę opowiadałeś. Tak. Na oko to chłop na polu umarł, ale nie można materiału dowodowego i wyciągać konsekwencji prawnych pomiarem na oko. To jest absurd, którego ja nie mogę zrozumieć. Co więcej, czytając komentarze po tej całej akcji na internecie, złapałem się za głowę. Chyba tylko wiadro pomyj byłoby tak obrzydliwe, jak to, co opisali na temat Hołka. Wiesz, bezpieczna jazda, panie Krzysztofie, a teraz co? Zabrali panu prawo jazdy. Ale to tak jest z każdym. Każdy celebryta coś, wiesz, tak, odwali i jest koniec. Jest wtedy hejt na maksa, ci wszyscy, co z domu nawet nie wyszli, wiesz, nic nie potrafią, to nagle najmądrzejsi są. Ale internet to jest do tego służy. Ja wiem, ale mnie cholera wkurza rzecz, że zacznijmy, ja nie twierdzę, że on nie przekroczył tej prędkości, absolutnie. Na pewno. On mógł ją przekroczyć. Natomiast pytanie jest o zasadność zabierania prawa jazdy, kiedy metoda jest wadliwa, a prawo jazdy zostaje zabrane w momencie, kiedy przekroczymy... No, rozumiem, że złapali go podczas jazdy. Tak, oczywiście, okay. Tak. Jechał w czasie jazdy, on twierdzi, że jechał poniżej sobie setki relaksowany, tak? Dobrze poniżej setki, powiedzmy, nie wiem, 80-90, a natomiast go nagrali z prędkością, nie wiem, tam 117. A jak to jest możliwe? Zaraz Wam wyjaśnię. To, co widzicie w tych wszystkich programach, co pokazują, jak to tępią polskie piractwo i w ogóle, to jest prędkość radiowozu, czyli samochodu, w którym znajduje się kamera. Kamera nie ma laseru, kamera nie ma dalmierza. To jest zwykła kamera, tak jak my byśmy tą naszą kamerę obrócili, dodali ładne czcionki z napisami prędkość, synchronizowali z naszym ABS-em i czujnikiem prędkości. To jest moja prędkość, czyli radiowozu. I de facto kierowca radiowozu powinien sobie zabrać prawo jazdy, bo przekroczył tą prędkość. I to jest udokumentowane. Pytanie, czy auto, które nagrywa, jedzie z tą samą dokładnie prędkością. Masz 120 na godzinę. To jest normalna prędkość przelotowa na, powiedzmy, autostradach czy tam drogach ekspresowych. Ktoś przed tobą jedzie 100. Ty do niego powolutku z 400 metrów dochodzisz. Jesteś w stanie tą różnicę wyłapać? Nie. Gdyby tak było, to nie byłoby wypadków. Bo czasem jest tak, że przed nami auto jedzie 60. My pędzimy 140 na autostradzie i dopiero w ostatniej chwili widzimy, że on już jest przed nami. Tak, to jest to, co też mówiłeś, że na filmikach podczas pomiaru było widać, jak samochód przed nami hamuje, a prędkość rośnie. Dokładnie, dokładnie. Więc jak można stosować tak rygorystyczne, powtarzam, kary, jak zabranie prawa jazdy człowiekowi, który żyje z tego, którego sport motorowy to był cały świat, w momencie, w którym nie jest to udowodnione, bo ten zapis na kamerze to świadczy, że radiowóz przekroczył tą prędkość. Jest to dla mnie absurdem i czymś w ogóle totalnie niezrozumiałym, że w państwie prawa, gdzie no jest zasada, że pewne wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego. No. I to jest główna zasada, że tak powiem, teoretycznej niezawisłości prawa. Ale mam rozumieć, że widziałeś ten film, jest on gdzieś udostępniony? Wiesz co, widziałem film z wcześniejszego zatrzymania, GTR-em leciał. I wtedy też wyobraź sobie, była sytuacja, w której nie chcę skłamać, bo już nie pamiętam, a pamięć też moja zawodna już w tym wieku bywa, ale chyba nagrali go na 170, a rzeczywisty prędkość biegły w końcu wyliczył na 130. To jest 40 km różnicy. I teraz zobacz. Co innego, gdyby mandat był ogólny za przekroczenie prędkości. To czy jechał 100, 90 czy 120, nie ma znaczenia, tak? No, płacisz, tak, powiedzmy, jakieś pieniądze. Okej, ja się z tym zgadzam, przekroczyłeś, miałeś tabliczkę, olałeś temat. Niemniej, jeżeli jest ten próg 50 km, za który tracisz, to w momencie nagrania z wideorejestratora dopiero po bezspornym udowodnieniu, że rzeczywiście o tyle było 50+, można by zabrać. Tak, ale wiesz, tutaj wychodzi ta zasada,
że lepiej obwinić, bo zaraz wyjdzie ci taki Janusz, który będzie się też wykłócał, tak, a jechał naprawdę stówę i tak, mógł zrobić coś niebezpiecznego na drodze zabudowanej i masz problem. No ale tak? Dobrze, ale to w ten sposób, słuchaj, powinniśmy tak samo, nie wiem, masz kradzieże, jakiekolwiek kradzieże. No jest różnica, czy ukradniesz komuś batonika za złotówkę, tak? Czy ukradniesz komuś z premedytacją milion? No to w takim razie powinno to też być od razu, że nieważne, ciach, zabieramy, jakbyś bańkę ukradł. Niby tak, no wiem, o co ci chodzi. No ale to mówię, to jest ten spór, który trzeba rozstrzygnąć, a kto go ma rozstrzygać? Policja, która no... Policja, niestety, widzisz. Ja tych chłopaków też rozumiem, oni mają odgórne prikazy, muszą wytrzepać mandaty i to robią. Natomiast kierowcy stają się dojnymi krowami Europy. Wychodzi na to, że ci wszyscy pieniacze, co krzyczeli na Hołowczyca, że on taki morderca, mógł jechać przepisowo, kiedyś się zdziwią. Mówię to do was, sieroty internetowe, i mogę to powiedzieć wprost. Dlaczego? Bo będziecie jechać te przepisowo 50, zamiast na drogę, będziecie tak, na tą wskazóweczkę się patrzeć. Cali szczęśliwi, że jedziecie przepisowo. A za wami wideorejestrator powolutku do was dojedzie i pach, 80 nagrane. I będzie, ale jak to? A tak to, bo ten pomiar jest tyle wart, co... O, jestem wkurzony, przepraszam. No ja wiem, o co chodzi, ale mimo wszystko, tak czy inaczej, będą na pewno osoby, które będą się chciały wykłócać. Tak. Ale dużo osób powie, dobrze, no przepraszam. Ciebie tak? Też ciapnęli. Ciapnęli, tak, na obwodnicy. Czy masz pewność, że jechałeś tyle? Wiesz tak co? Szczerze. Wtedy mi się wydaje, że tak. No wtedy okay. Mi się wydaje, że tak. Co nie zmienia faktu, że jest na pewno bardzo dużo ludzi, którzy jak zostają zatrzymani, to nawet się nie zastanawiają, czy mają się wykłócać, tylko raczej proszą o jak najniższą stawkę oczywiście mandatową i dziękuję. Przychodzi do ciebie majestat władzy, puka w szybkę, człowiek jest zazwyczaj zesrany po prostu, przerażony, co zrobił, więc nawet nie będzie dyskutował, nie będzie analizował. Często tak jest. No, no to jest normalne, tylko dlaczego na miłość Boga? Pamiętam, jak weszły te przepisy o zabieraniu prawa jazdy, chyba pierwsza osoba gdzieś w Koszalinie miała 121 na 70. W nocy, czwarta rano, jechał sobie chłop spokojnie, może nawet na tempomacie, pusta droga. 121. I teraz powiedzmy wadliwość tego pomiaru. Kuźwa, żeby te, nie wiem, pomiary były robione tak, że zmierzą ci prędkość, na dzień dobry odejmują 10%. Bo to jest jakby brak no dobra, możliwości. Różnica, tak. Tak. Jest, no okay. I wtedy, okej, okay, nie. Za jeden kilometr, i to nie na, nie, na pewno nie było tyle. Zabrali człowiekowi prawo jazdy, jako jednemu z pierwszych. I się wszyscy szczycą, że to jest poprawa bezpieczeństwa. Gdzie? W którym momencie? Ja się pytam. No tak, no wiem, o co ci chodzi. No, ale powiedz mi, tak dla pewności zapytam. 70, rozumiem, teren, jaki to był teren? To był gdzieś za miastem, wiesz, takie tam zwolnienie. No właśnie, no to teraz jest pytanie, bo z tego, co wiem, to przekroczenie ale tam, prędkości znaczy o 50 to, ty, ale wiesz, jak dotyczy to... tylko o, w terenie zabudowanym i wtedy zabierają. Ale teren zabudowany w Polsce to czasem jest buda psa i szopa sołtysa. I puste pole, i jest też teren zabudowany, bo w administracji takie mieli. Może i masz rację. No, no mnie złapali gdzie indziej, więc się nie wypowiadam, no ale tak słyszałem. Także niestety, przykro mi jest to powiedzieć, ale weźcie sobie do głowy. Zapis wideorejestratora, przynajmniej w większości urządzeń, które są w Polsce obsługiwane, zapisuje prędkość radiowozu, nie waszą. Jeżeli macie pewność, tak jak ty, Brian, że rzeczywiście dajesz za dużo, no to dobra, płacisz, no Boże, no zdarza się. Ale jeżeli nie macie tej pewności, walczcie o swoje, bo tak być nie może. Tak być nie może, że w sposób niesprawiedliwy ludzie są karani. Absurd. Druga sprawa, mamy zimę, zresztą bardzo fajnie, a jestem z tych ludzi, którzy jak popada śnieg, to nie mówią, mój Boże, śnieg, jest ślisko, tylko mój Boże, śnieg, a jest ślisko. Tak, zresztą sam o tym wiesz. No wiem, bardzo się cieszę, że mam tylnonapędowe auto. Niemniej irytuje mnie fakt, zresztą przyznam się wam, prawo jazdy mam od ponad 20 lat. I moją przygodę z motoryzacją, że tak powiem, zaczynałem też na parkingach jakichś dużych sklepów, sieci handlowych, gdzie się boczkiem w zimie trenowało pewne sytuacje. W tej chwili to jest strasznie, słuchaj, na to są naloty wręcz, wiesz? Nie na pozwalają co? Na takie drobne treningi, wiesz, jakieś pojeżdżawki. Na 5 sekund przyjeżdżę. Tak. Zastanawiam się, co w tym takiego złego? Przecież trening czyni mistrza, umówmy się. Nikt nie musi być Hołowczycem, ale chociaż podstawowe odruchy, zapięcia kontry, jak nam auto rzuci bokiem, się przydają.
jeżeli ktoś potrenuje z prędkościami 20-30 na godzinę, to najwyżej przyłoży w tą lampę i tyle, no, ma błotnik do wyklepania. Gorzej, jeżeli przy 100 na godzinę nagle trafi na łatę lodu na drodze i co? I później z tą tragedią. Ale wiem dokładnie, o czym mówisz. Ostatnio jechałem z sąsiadem, ratował mnie z moją akcją z samochodem i jechaliśmy w takim miejscu bardziej zalodzonym. I no bardzo mocno zwolnił, no to akurat dobre, powiedzmy, podejście, jak nie potrafi inaczej. A go zapytałem z ciekawości, a co by się stało, gdybyś wpadł w poślizg, a on, że hebel w podłogę. No. Więc wiesz, no wiem, o co chodzi, bo sam się kiedyś bawiłem, wiesz, bez ABS-u, bez niczego. Ale no mówię, policja teraz przyjeżdża w 5 sekund, dużo miejsc zamknęli, tam wiesz, cementownia czy coś, no niestety. Także nie wiem, to w złym kierunku idzie, zaczynamy jak takie bezwolne mrówki dawać się, że tak powiem, dymać i jadą po nas równo i mnie to wkurza, bo jeżeli przekroczyłeś prędkość i naprawdę szalejesz, dobra, są pewne normy, możesz o tym myśleć jedno, robisz drugie, płacisz trzecie, ale jeżeli ten pomiar jest wadliwy, uważam, że absolutnie nie powinno być to jako materiał dowodowy, materiał pomocniczy, tak? Na przykład, nie wiem, używanie, jeżeli ktoś wyjechał na czerwonym, no to z takiego wideorejestratora to masz nagrane i masz tego... wiesz, jakby dowód. Ale powiem Ci tak, jeżeli chodzi o mierzenie prędkości swoją drogą, to jestem też bardzo ciekaw mierzenia stacjonarnego. No ono też jest dokładne. Miałem bardzo fajną sytuację, którą można byłoby pewnie dokładniej sprawdzić, no ale wtedy się tego nie zrobiło. Na 50 albo na 60 zrobiłem taki dość agresywniejszy manewr wyprzedzania samochodu na trzypasmówce. I złapali mnie w momencie, w którym miałem wdepnięty do samej podłogi pedał gazu. I pewnie tą prędkość, którą miałem przez, nie wiem, przez 20-30 metrów maksymalnie. No ale... i co? I mandacik 8 punktów. Oczywiście, nie? A do tego dochodzi, że w ogóle naprawdę te suszarki też w większości mierzą sobie to, co chcą. I te najnowsze, że tak powiem, urządzenia, które zakupili pod mowę bat na kierowców, też są dyskusyjne. To zresztą są o tym odpowiednie strony na Facebooku, można poszukać, tak, jest, nielegalne radary do kosza i tak dalej. Ale myślę, że to jest akurat dobre, bo ludzie zaczynają, tak powiem, dostrzegać, że no, są czasem wykorzystywani. Okej, z ogłoszeń parafialnych, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale ten oddział drugi tune-upu w Kołobrzegu już działa. Po śmierci Gucia, Marian, jego wieloletni pracownik, wziął się w garść i z moją pomocą oraz setek innych naprawdę bardzo życzliwych osób próbujemy to sklecić, także trzymajmy wszyscy mocno kciuki, żeby to tam się kręciło, bo warto też dla Gucia i dla pamięci jego, że tak powiem, to wszystko ciągnąć do przodu. Michał otworzył warsztat, na którym może jakaś szybka relacja, też tam coś tam pokażemy. Mogę zdradzić, że chyba w niedzielę będzie już gotowy odcinek. No to fajnie. No i co? My co? Czekamy końca zimy, trzeba powolutku się zbroić, jakieś nowe projekty wydawać. Garaż marzeń, seria, no dopiero rozkwitnie, kiedy będą możliwości. Jak wyjdzie słońce. Tak, jak wyjdzie słońce i ta sól zniknie. Slipery to jest seria, która się przyjęła bardzo, prawda? To jest niesamowita sprawa. No, slipery to był taki mój pomysł, żeby właśnie pokazywać i tak będę to ciągnął. Na pewno, niemniej cały czas się tłumaczę pogodą. Ciężko jest zebrać mój czas wolny, Briana czas wolny, dodatkowo jeszcze czas wolny właściciela i do tego jeszcze aurę pogodową, czyli minimum 4 czynniki mamy, które o tym wszystkim decydują. A jeszcze chcielibyśmy 5. czynnik, czyli tor. No, koło Gdańska to chyba nie ma gdzie, nie wiem. Jeżeli słyszycie, jeżeli wiecie w ogóle Gdańsztanie, gdzie można tutaj bezpiecznie polatać szybko w okolicach, to szybko dawać mi cynę, bo ja płaczę, że nie mam gdzie. Niestety. Ci z Poznania mają fajnie. No. Trochę daleko, nie? No, trochę daleko, żeby tak wyjeżdżać. Jeszcze nie teraz, aczkolwiek nie mówimy nie. Nie mówimy nie. Powolutku idziemy do przodu, niech suby się kręcą, niech coraz lepsi, że tak powiem, kontrahenci się wbijają na kanał. Nie ukrywamy. Jeżeli będą możliwości finansowe, to będziemy chcieli zrobić dla Was naprawdę fajny, merytoryczny, ale też widowiskowy, fajny kanał. Staramy się jak możemy. To co? Widzimy się znowu za tydzień. Trzymajcie się cieplutko, nie dajcie się złapać. Jeżeli się złapiecie, to spróbujcie się wykłócić, jeżeli nie przekroczyliście. No właśnie. Jeżeli nie, a jeżeli przekroczyliście, płacie, no bo niestety takie mamy czasy i trzeba pochylić głowę i posypać ją popiołem czasem w życiu. Dokładnie. Do zobaczyska, miłego dnia, cześć. Cześć.